Podcastu Jest Zielono, pierwszej polskiej audycji o ekologii, życiu zero waste, ograniczeniu konsumpcji i zielonym stylu życia. Zaprasza Agnieszka Zdunek. Dzisiaj kolejny odcinek poświęcony zero waste, czyli życiu bez odpadów. W poprzednim odcinku o numerze 6 rozmawiałam z Agnieszką Sadowską-Konczal o tym, czym w ogóle jest zero waste. Czy jest to styl życia dla każdego, czy łatwo jest być zero waste, czy łatwo jest nie produkować odpadów. Dzisiaj rozmowa będzie od trochę drugiej strony, czyli nie od strony konsumenta, a od strony osoby, która prowadzi biznes oparty o ideę zero waste. Z Małgorzatą Staniszewską będziemy mówić o jej sklepie Biorę, który jest sklepem z żywnością na tak zwaną wagę, ale to nie jest taki zwykły sklep, bo to jest sklep z ekologiczną żywnością, którego głównym celem jest uświadomienie potrzeby ograniczania produkcji śmieci dla naszego zdrowia i dla dobra naszej planety. Bardzo mnie interesowało w tej rozmowie, czy opłaca się prowadzić taki sklep. W końcu biznes to biznes i za swoją pracę należy się wynagrodzenie. Zapraszam do rozmowy. Cześć Gosiu. Cześć. Powiedz mi od razu, od kiedy działa sklep Biorę? Sklep działa od stycznia 2017 roku. I ty go prowadzisz od samego początku? Nie, ja go przejęłam we wrześniu. Od 1 września jest pod moją opieką. Mhm. I dlaczego? Skąd taki pomysł na taki sklep? Pomysł urodził się w głowach dziewczyn, dwóch dziewczyn, poprzednich właścicielek Sary i Pauliny. Dziewczyny zainspirował Open Air Festival, gdzie były świadkami ogromnej ilości śmieci po konsumpcji, oczywiście dokonanej przez uczestników festiwalu. I w ramach takiego protestu środowiskowego i też obserwując to, co się dzieje na świecie i że takie sklepy się otwierają, postanowiły otworzyć pierwszy taki sklep w Poznaniu, trzeci w Polsce to był, bo najpierw były Nagie z Natury i Zmień to, czy w odwrotnej kolejności, ale jakby najpierw Szczecin i Warszawa, później Poznań. Mm-hmm. Było mi strasznie szkoda, że ma się zamknąć. Dowiedziałam się o tym, będąc na wakacjach we Włoszech. Przeczytałam o tym na Facebooku i pojawiła mi się taka szalona myśl, że może to jest znak dla mnie, ponieważ bardzo jestem zainteresowana tym, żeby działać prośrodowiskowo i bardzo wkręcona w ruch Zero Waste. Pomyślałam, że może to jest znak, że powinnam się tym zająć. Mm-hmm. I tak zrobiłam. A dlaczego tamten sklep miał być zamknięty? Znaczy, dlaczego sklep w tamtej formule miał być zamknięty? Biorę miało być zamknięte z powodów osobistych, z przyczyn osobistych dziewczyn. Aha, czyli to nie było związane z tym, że jakoś tam biznesowo nie wypaliło, tylko po prostu osobiście. Myślę, że tak. Myślę, że wtedy, kiedy mi go sprzedawały, no to właśnie takie miały powody zamknięcia tego sklepu. Zresztą to potwierdza, jakby tą wersję też potwierdza to, co się dzieje w sklepie, no zainteresowaniem, sklep się cieszy. Klienci się bardzo cieszyli, że jednak pozostał otwarty, także tak myślę. A dla osób, które nie znają Twojego sklepu, on się znajduje w centrum Poznania na ulicy Garbary. Tak, mój sklep znajduje się na ulicy Garbary 44. To jest ta przecznica, na której jest też Rossmann, na przykład podpowiedź, za Dark Restaurant. Przed przecznicą Wszyscy Święci. To już teraz wszyscy trafią. A dlaczego nie jesteście w centrum handlowym, do którego łatwiej trafić? Myślę, że przede wszystkim ze względu na czynsz. Ten biznes nie jest taki dochodowy, żebyśmy mogli pozwolić sobie, chociaż może by to zweryfikowali klienci. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nigdy nie zastanawiałam się nad taką komercyjną miejscówką, na tego rodzaju przedsięwzięcie. Myślę, że to też jest kwestia klientów. Jakby do nas nie przychodzą osoby, które prowadzą taki konsumpcyjny styl życia. Raczej szukają czegoś innego, alternatywy, czegoś zdrowego, żyją w takim slow life, w takim trybie wolniejszym, zastanawiają się nad tym, co robią, nie pędzą, nie gonią, nie szukają ludzi, tłupów, także nawet nie przyszło mi do głowy, żeby się przenosić do jakiejś galerii handlowej. Mhm. A skąd u ciebie w ogóle zero waste, czy takie proekologiczne zainteresowania? Zawsze taka byłaś? Czy coś się stało? Czy jakoś taka ewolucja to była? To była ewolucja, na pewno. Stało się to, dzisiaj się nad tym zastanawiałam mocno, gdzie był początek tego mojego szalonego działania i odkryłam, że to AliExpress był przyczyną. Okej, dobra. No nie spodziewałam się tego, ale mów, to jest ciekawe. Próbowałam coś kupić na tym AliExpress, chyba zainteresowały mnie szczoteczki te bambusowe, a że ja w ogóle żyję tak ekologicznie, interesuję się permakulturą, biorę udział w różnych warsztatach, nawet permakulturę organizowałam w szkole, w której miałam przyjemność, mam przyjemność się udzielać.
No to stwierdziłam, że no mądre by było też jakby nie używać tyle plastiku i samemu się zaopatrzać w ekologiczne takie akcesoria. I szukałam tych szczoteczek. Jak szukałam szczoteczek na AliExpress, to zobaczyłam tam tyle plastiku i silikonu w tak niskich cenach, że po prostu mnie zmroziło. No i tak od plastiku do plastiku, szukając w Google różnych informacji, przechodziłam sobie przez różne straszne strony, gdzie było pokazane, jak bardzo niszczymy Ziemię, planetę. Zobaczyłam tą wielką wyspę pływającą na oceanie, zobaczyłam zwierzęta, no i coś we mnie pękło. Stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić i że dobrze, może jestem jednostką, no ale więcej takich jednostek jak ja i już jest grupa. No i może jest to dobry pomysł, żeby zacząć cokolwiek ruszać w moim otoczeniu, wśród moich najbliższych, wśród moich znajomych, żeby to promować, żeby ich przekonać, żebyśmy coś zmienili. No dokładnie, mi się też tak wydaje, że pomimo, że ja jestem jedna, ty jesteś jedna, jeszcze nasi znajomi też są pojedynczymi osobami, ale w grupie siła, nie? I zawsze możemy coś fajnego zrobić. A teraz w sklepie co macie w ofercie? To są takie rzeczy normalne, które można dostać w takim zwykłym sklepie, czy to są takie, jakieś takie bardziej wyszukane rzeczy, takie wiesz, surowe kakao? Mamy rzeczy normalne, jak najbardziej. Mamy w ofercie produkty przede wszystkim suche, suche i sypkie. Czyli nie mamy póki co warzyw świeżych, chociaż się sporadycznie zdarza, że się zaopatrujemy, jeżeli mamy dobry dostęp do źródła zdrowych, ekologicznych, niepryskanych warzyw. Natomiast bazujemy na ofercie sypkiej. To są bakalie, orzechy, ryże, kasze, strączki wszelkie, mąki, makarony. Mamy też całą półeczkę przypraw, dosyć bogatą. Znajdziecie u nas paprykę wędzoną na przykład, albo sól wędzoną. Bardzo fajne przyprawy, z których często korzystają weganie. Zresztą my sami też jesteśmy wszyscy roślinnożerni w biorę i promujemy ten tryb odżywiania się w ten sposób. Nie mamy jeszcze nabiału, albo w ogóle nie będziemy mieć nabiału w sensie od zwierzęcego. Może pójdziemy w roślinne mleka, w taki asortyment. Póki co lokalowo i przestrzennie jest troszkę ciasno z tym asortymentem, który jest i tutaj myślimy o dalszym rozwoju, żeby jednak móc poszerzyć tą ofertę. Ale oprócz jedzenia mamy też akcesoria takie zero waste'owe, na przykład woreczki naturofaktury. Takie woreczki do pakowania żywności, tak? Tak, tak. Chlebaczki, mamy też termosy, butelki, właśnie bambusowe szczoteczki, bambusowe patyczki do uszu i z takich hitów ostatnich czasów słomki te ze stali nierdzewnej, pszciki do tych słomek. Ja myślę, że ludzie je zjadają, one tak szybko znikają, że nie nadążam w ogóle z zakupami. A powiedz mi, nie uważasz, że ten ruch Zero Waste wytworzył właśnie popyt na takie różne gadżety, takie bidony, właśnie te słomki i tak dalej? Bo to jest pytanie, które ja zadałam w poprzednim odcinku Agnieszce Sadowskiej-Kończal i ja się cały czas nad nim zastanawiam. Jakie jest twoje zdanie? Wiesz co, chcę wierzyć w to, że to nie jest popyt na gadżety, tylko że to wynika, te zakupy wynikają z realnej potrzeby. Czyli jeżeli ktoś kupuje na przykład te metalowe słomki, to faktycznie do tej pory używał słomek plastikowych, a w tym momencie podjął decyzję fajną w swoim życiu, że przerzuca się na słomki metalowe i się w nie w związku z tym zaopatruje. A nie, że kupuje słomkę metalową, żeby być zero waste. Tak, żeby pokazać się jako zero waste, a w kawiarni pić nadal z plastikowych rurek. Także mam nadzieję, że to wynika z realnej potrzeby. I to samo dotyczy wszystkich pozostałych gadżetów. Zresztą myślę, że też może być tak, że te gadżety Zero Waste są po prostu wyższej jakości i trwałości, no bo one są zaprojektowane po to, żeby służyć latami, żeby nie być przedmiotami jednorazowymi, tak jak termosy z niektórych wielkich centrum sportowych czy z centrum handlowych, które się psują lub nie trzymają ciepła po kilku miesiącach używania i weryfikuje się to, że jednak tani i powszechnie dostępny produkt no nie zawsze gwarantuje nam to, o co nam chodzi, kiedy dokonujemy tego zakupu. Także myślę, że po prostu ludzie też się przekonują, że te produkty są lepsze, jakościowo, trwalsze i też może chcą wymienić to w swoim domu, w swoim życiu. A mówiąc o ocenie już w tym momencie, to przyjęło się uważać, że produkty bio, certyfikowane czy zero waste'owe są droższe. To jest prawda? Tak. Dlaczego? To znaczy zero waste'owe niekoniecznie, bo są różne produkty zero waste'owe. Woreczki z firanek z odzysku też są zero waste'owe, a wcale nie są jakieś super drogie. No, trzeba uczciwie zapłacić za czyjąś pracę, no i to chyba wszyscy rozumieją. Okej, ale powiedzmy o tej żywności takiej, żywności czy kosmetykach, tak? Czy jakichkolwiek innych rzeczach, tych bio i certyfikowanych. To dlaczego tak jest? Tak, żywność bio jest zdecydowanie droższa. Bardzo nad tym ubolewam. Uważam, że powinniśmy w ogóle jeść żywność bio i że ona nie powinna być jakby odrębną żywnością, tylko jedną, jedyną
dostępną na świecie powszechną żywnością. Mhm. Tak uważam. I uważam, że to jest straszna krzywda, że ktoś wymyślił żywność nie bio, w sensie, że pozwolił sobie na takie traktowanie jedzenia i tego, co my spożywamy, że pozwoliło mu to tak drastycznie obniżyć ceny jedzenia. Ja sprawdziłam żywność nie bio w swoim sklepie, ponieważ początkowo, jak go przejmowałam, to miałam ideę taką, żeby on był po prostu zero waste. Czyli chciałam sprzedawać konwencjonalną żywność na wagę. I taki był mój pomysł, żeby utrzymać półkę bio, ale żeby mieć też dostępne w ofercie produkty bez certyfikatów. Te dostawy mnie przeraziły. To były dostawy, których ja absolutnie nie wpuściłam na półkę, które odesłałam. Ich jakość była drastycznie niższa. Porównywalnie, odczuwalnie w smaku. No już pomijam robaki w mące i inne takie historie. Nie wiem, z czego to wynika. Może wynika to z tego, że żywność na luz bio przechowywana jest w specjalistyczny sposób, a ta żywność konwencjonalna może, nie wiem, bez poświęcenia takiej uwagi tym produktom, czy po prostu w tani sposób, nie mam bladego pojęcia. Każda moja próba przerzucenia się na żywność bez certyfikatów kończyła się tym, że w momencie, kiedy porównywałam produkt bez certyfikatu i z certyfikatem, no niestety ten z certyfikatem wygrywał. Czyli jak ja pójdę teraz do takiego wielkiego supermarketu, gdzie są dostępne produkty luzem, to one będą złej jakości, tak? Myślę, że są gorszej jakości. Może to nie jest coś, co my wyczuwamy, dlatego że bardzo ciężko jest pewnie, jakby nie znając smaku na przykład biomigdała, stwierdzić, że on smakuje zupełnie inaczej niż smak niebiomigdała. Tak? Mm-hmm. Trzeba te dwa produkty porównać, mieć taką okazję i sposobność i dowiedzieć się dopiero wtedy, że może to, co jedliśmy do tej pory i smakowało w jakiś konkretny sposób, wcale nie powinno tak smakować i tak naprawdę ma zupełnie inny smak. Wiesz, to może być bardzo odstraszające dla ludzi. Odstraszające w sensie kupowania dobrego jedzenia. To, że ono jest takie drogie. Bo wiesz, no, większość osób w Polsce jednak to nie są osoby zamożne. I jeżeli one mają wybrać jedzenie tańsze, ale którymi nakarmią całą rodzinę, a jedzenie droższe, no to wiesz, co wybiorą. Wiem, zgadzam się i ubolewam, że jedzenie bio jest droższe. Naprawdę uważam, że to powinno być jedyne, powszechne i w jednej regularnej cenie i to nie powinno być czegoś takiego, że jest jedzenie lepszej jakości dla lepszych i bogatszych i gorszej jakości dla osób, które może mają mniej środków. Uważam, że to jest niesprawiedliwe i krzywdzące. Natomiast też uważam, że kupowanie na dłuższą metę żywności, która jest niesprawdzona, ma jakieś skutki zdrowotne. Później w naszym organizmie dzieją się różne rzeczy, musimy sobie z tym radzić. Finalnie prawdopodobnie wydajemy pieniądze, które moglibyśmy zainwestować w zdrową żywność na lekarzy i leki. Mhm. Mam takie przekonanie. Czyli tylko i wyłącznie te produkty certyfikowane są u Ciebie? Nie ma takich, nazwijmy to, zwykłych produktów? Czy jednak są? Mamy część produktów zwykłych. To są produkty, których my pochodzenie mamy bardzo dobrze sprawdzone. To są na przykład masła orzechowe. One nie mają u nas certyfikatu. To są lokalne produkty, to znaczy lokalne, polskie produkty, małych producentów, sprawdzonych rzemieślników. Miody w ten sposób też nie mamy żadnych certyfikowanych miodów. Nie uważamy, żeby to było konieczne, ale ważne jest dla nas, żeby sprawdzić źródło, pochodzenie jedzenia i dostawcę. Mhm. Czy jest uczciwy, czy prowadzi swoją uprawę, hodowlę, produkcję w sposób, który jest dobry jakościowo i który zapewnia, że produkt finalnie też będzie dobry jakościowo. Jasne. A skąd bierzecie dostawców? Znaczy skąd bierzesz dostawców? A różnie. Albo sami się do mnie zgłaszają, bo też są takie osoby, które zaczynają coś produkować, na przykład właśnie czy masło orzechowe, czy owoce w miodzie, czy chałwę lnianą i spotykamy się wtedy, rozmawiamy o tym, jak ten produkt powstaje, skąd pomysł, jakie są narzędzia, gdzie jest stworzony, jakie są składniki i tak dalej, i tak dalej. Raz do roku są organizowane takie targi bio w Łodzi i tam też dosyć dużo kontaktów można zdobyć. No i nie ukrywajmy, że też jest kilka dużych firm, które rządzą tutaj rynkiem żywności certyfikowanej. To są duzi importerzy. Oni sprowadzają tą żywność na dużą skalę, mają dzięki temu lepsze ceny niż osoby, które się jakby dopiero zaczynają tym zajmować. No tu też porównaliśmy wiele ofert. Zawsze bierzemy najkorzystniejszą, nie zawsze najkorzystniejszą cenowo, czasami najkorzystniejszą jakością. Czyli tak, ktoś przychodzi do waszego sklepu i może kupić sobie produkty bez opakowania. Czyli rozumiem, że musi przynieść swój pojemnik ze sobą. Super, jak ktoś przynosi własny pojemnik ze sobą, bo dzięki temu marnujemy jeszcze mniej opakowań. W innym przypadku musimy jakoś ten produkt zapakować, więc zawsze coś tam się marnuje. Natomiast bardzo propagujemy przynoszenie własnych pojemników i dajemy za to rabat. Zawsze za zakupy z własnym opakowaniem jest 5% zniżki na zakupy. Także zachęcamy do tego, żeby jednak z tym własnym pojemnikiem przyjść. To
To jest bardzo uzasadnione logistycznie, ponieważ możemy napełnić pojemnik produktem, który nawet nam się jeszcze do końca nie skończył. Czyli jakby nie musimy czekać do ostatniego momentu, zostać bez produktu i dopiero pojechać sobie go dokupić, ale na bieżąco dopełniać sobie ten swój pojemniczek, powiedzmy z ryżem czy z kaszą na przykład. Jasne. Nie? A dużo jest takich osób, które przychodzą z własnymi pojemnikami? Jest ich trochę, bardzo się z tego cieszymy, ale chcielibyśmy, żeby ich było coraz więcej. No tak. Natomiast jeżeli ktoś nie ma możliwości, nie wiem, jest mu też ciężko, no wiadomo, to są gabarytowe też niekiedy pojemniki. Zapraszamy serdecznie do zakupów, do papierowych torebeczek. Zresztą u nas są tylko takie. Niektórzy przychodzą też z woreczkami, to jest też bardzo fajne. Z tymi właśnie woreczkami z firanek i też do nich nasypują czy soczewice, czy na przykład fasolkę. Także to też jak najbardziej może być. Może być. A macie też w ofercie szklane słoiki, do których można nalać, nie wiem, oliwy, tak? Czy czegoś innego? Tak, tak. Mamy szklane opakowania też na miejscu, to są słoiki o różnych pojemnościach, także możemy tutaj to dopasować do potrzeb, czy do właśnie objętości zakupów klienta. Nie ma żadnego problemu, ten słoik jest później zwrotny, można go do nas odnieść, my go wykorzystamy, czy w taki, czy w inny sposób. Są też osoby, które jakby proszą o to, żeby im zapakować słoik, który przyniósł poprzedni klient. Aha, na tej zasadzie. Co na to wszystko sanepid? Sanepid był u nas i odebrał nam punkt, także tutaj to wszystko działa legalnie. Świetnie. Tak, my zresztą prowadzimy ten punkt, myślę, że dosyć mądrze. Wszystkie produkty są u nas zamknięte. To była zmiana pierwsza w zasadzie ze zmian, którą wprowadziliśmy w sklepie po jego przejęciu. Wiem, że pozostałe sklepy Zero Waste, które funkcjonują na rynku, nie wiem jak jest w Bezpudła, ale pozostałe sklepy jednak cały czas upierają się przy tym takim bardzo naturalnym sposobie sprzedaży, gdzie wszystko w wielkich workach, tak jak przychodzi od dostawców, tak jest wystawione. Natomiast nie bardzo nam się to podobało, że jakby każdy może przynieść swoje zarazki, bakterie, choroby, wirusy, dmuchnąć nimi na te produkty i jakby, że to ma być dalej sprzedawane. Czyli przesypujecie te produkty do jakichś takich swoich większych opakowań, tak? Tak, do swoich, tak. Czyli te wielkie worki u nas są na magazynie, natomiast produkty przesypujemy do opakowań, z których można je sobie nałożyć. To są albo duże takie zbiorniki, pojemniki plastikowe niestety, szukamy tutaj rozwiązań alternatywnych, albo to są wielkie słoje, w których trzymam produkty, no albo mniejsze słoiczki, żeby łatwiej było nałożyć ten produkt. Natomiast produkt jest zamknięty, nie ma styczności też z powietrzem, nie ma kontaktu z ludźmi, z tym, co przynoszą razem ze sobą. No i też obserwowaliśmy zachowania różnych klientów. Dzieci zwłaszcza były takim wyzwaniem, ponieważ dzieci bardzo lubią dotykać różnych fasolek, kasz, ryżu. To się zresztą, ten produkt się sam o to prosi, więc ja się wcale dzieciom nie dziwię i bardzo im zazdroszczę tej śmiałości, że tą rączkę od razu chcą włożyć w te produkty. Natomiast no, wiadomo, że nie możemy do tego dopuścić. Dlatego wszystko jest pozamykane, jest higienicznie. Sanepid to widział, odebrał. Mamy wszystkie certyfikaty, wszystkie specyfikacje produktów. Wszystko zawsze mamy na sklepie. Zawsze datę ważności. Także wszystko jest po myśli sanepidu. A to są jakieś inne wytyczne albo jakieś bardziej szczegółowe wytyczne niż dla takiego zwykłego sklepu spożywczego? Tak. Sanepid zwraca wielką uwagę na to, czy właśnie jest zachowana ta higiena, czyli czy produkt jest odpowiednio przechowywany, czy jest magazynowany razem z produktami, czy na przykład ten magazyn jest odpowiednio zabezpieczony przed pomieszczeniami socjalnymi, czy produkty są zamknięte. Właśnie dużą uwagę na certyfikaty, na specyfikacje produktów. Na przykład przy superfoodsach, żeby mieć odpowiednie informacje na przykład o ilości rekomendowanego spożycia dziennego. To są informacje, które są bardzo istotne. I sanepid zwraca na to uwagę i u nas podczas kontroli również dostał całą dokumentację i zatwierdził, że tak ma być, jak jest u nas. Okej, okay. A karta produktu to co to i po co? Karta produktu to jest specyfikacja dostarczana nam przez dostawcę, która mówi nam, skąd pochodzi produkt, to jest kraj pochodzenia, z jakiej partii pochodzi, kiedy został dostarczony, jaki jest jego termin ważności i ewentualnie, jeżeli to jest produkt złożony, a nie surowiec jednorodny, no to jaki ma skład. Okej, rozumiem. A jakie produkty według Ciebie, tak jak obserwujesz, cieszą się największym powodzeniem? Zdecydowanie u nas w sklepie bakalie i orzechy. To są dwie najlepiej sprzedające się kategorie produktów. Myślę, że głównie dlatego, że jakościowo one są świetne, a cenowo właśnie wcale nie są takie porażające i nie różnią się mocno od cen marketowych. I tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, a propos tych cen, o których rozmawiałyśmy, że to, że można kupić u nas produkty na wagę, umożliwia zarządzanie budżetem.
czyli możemy kupić taką ilość produktu, na jaką mamy akurat w danym momencie przeznaczony budżet. I może czasem bariera kupienia zdrowych, na przykład orzechów laskowych, wynika z tego, że są sprzedawane w opakowaniu o gramaturze narzuconej przez producenta, czyli osobę jakby konfekcjonującą produkt. Czyli musimy ich kupić od razu 300 gram, a nas stać załóżmy na 100. Jasne. U nas jest taka możliwość. Można też spróbować właśnie tej żywności certyfikowanej, porównać ją sobie, kupując zaledwie jedną sztukę. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o gramaturę, więc można spokojnie się zdecydować, że poproszę plasterek mango, spróbuję sobie, jak smakuje. Naprawdę? Tak. Jednego migdała? Tak. Okej, okay, dobra. Jak dobra. Najbardziej. Okej. Okay. Jacy klienci do ciebie przychodzą? Tacy bardziej świadomi, czy też trafiają ludzie tacy z ulicy i dopiero wtedy poznają tą całą ideę? Wielu klientów przychodzi, bo słyszało o naszym sklepie i jest zainteresowanych ruchem Zero Waste, sprzedażą właśnie na wagę, tym, że u nas jest ta żywność wysokiej jakości. Wielu przychodzi też z rekomendacji znajomych po produkty, które na przykład mieli okazję spróbować u tych znajomych. Ale też mamy spore grono lokalnych klientów, których bardzo lubimy, którzy przychodzą po bardzo określone produkty w regularnych odstępach czasu. Na przykład pozdrawiam serdecznie panią z Garbar, która przychodzi co tydzień po 10 sztuk świeżych daktyli. Bardzo jej zasmakowały, przyszła z ulicy, dowiedziała się, że jest taki produkt i teraz jest regularnym fanem, zastąpiła czekoladę i inne słodycze, które miała do tej pory w domu właśnie tym. Także ja się niezmiernie cieszę i to jest coś, o co mi chodziło, że promujemy ten zdrowy sposób odżywiania się. Umożliwiamy go też osobom, które może mają mniejszą taką świadomość żywieniową i mniej się interesują tym tematem zdrowego odżywiania. Ogromnie mnie to cieszy, że mogę też promować, żeby jeść zdrowo. A jaka jest według ciebie świadomość ludzi, jeżeli chodzi o zero waste? Coraz wyższa. Mam wrażenie, że moda na zero waste, no bo w zasadzie tak już nawet autorytety o tym mówią, że jest moda, się szerzy i na razie nie zamierza się zatrzymać ten trend. Też mnie to cieszy. Mam nadzieję, że to nie jest chwilowe, ale nawet jeżeli części osób zainteresowanie będzie spowodowane trendem, to myślę, że u większości zostanie jakby nawykiem. Więc to też jest bardzo istotne, żebyśmy się cieszyli nawet z takich chwilowych ruchów w stronę niegenerowania odpadów, jakby promowania niegenerowania odpadów, licząc na to, że dużo osób zostanie z nami na zawsze. Moim zdaniem za granicą sklepy zero waste'owe są dosyć popularne i tam już wspominałaś, że w Polsce również istnieją takie sklepy, bo jest w Warszawie Nagi z Natury, jest sklep Bez Pudła we Wrocławiu i jest Zmień to w Szczecinie. Współpracujecie jakoś ze sobą? Polskie sklepy współpracują jakoś ze sobą? Wymieniacie się informacjami? Nie uczycie się od siebie nawzajem czy nie macie kontaktu? Ja mam kontakt ze sklepem Bez Pudła, który serdecznie polecam wszystkim osobom z Wrocławia. Prowadzi go wspaniała osoba Kamila. Z Kamilą mam kontakt, wymieniamy się swoim know-how, czasami wymieniamy się wiedzą na temat dostawców. Nie ma tutaj między nami zawiści, ani konkurencji, ani jakichś takich, nie wiem, podkopywania siebie, czy zabierania sobie klientów, czy sprzedaży. Mimo że ja prowadzę sklep internetowy, a Kamila jeszcze nie, to tutaj też jakby nie stanowiło to dla niej problemu i no, rozmawiamy ze sobą. Także bardzo się cieszę z tej znajomości. Mam nadzieję, że kiedyś się stanie osobista. Na razie jest takim kontaktem, jest elektroniczna. Wirtualnym. Tak, muszę tak to nazwać. Ona się zaczęła trochę wcześniej właśnie od Naturofaktury. Ten kontakt z Kamilą, bo to jest też moja marka, więc tutaj zaczęłyśmy współpracować. Natomiast później po przejęciu sklepu współpracowałyśmy też szerzej, konsultując również asortyment i no, mam nadzieję, że jeszcze coś z tego wyjdzie z tej współpracy. A wspomniałaś, że masz sklep internetowy również, tak? Oprócz stacjonarnego. Jest różnica w sprzedaży pod względem wielkości, czy jest porównywalna? Sklep internetowy na razie nam nie przynosi zbytnio żadnych tutaj jakichś znaczących dochodów. Myślę, że dopiero raczkuję, mam taką nadzieję, że przekonam do nich przede wszystkim poznaniaków, którym oferujemy dowóz w ten sam dzień, bo mamy coś takiego jak paczka poznańska i zakupy mogą przyjechać do kogoś do domu w ten sam dzień. Też zachęcam zawsze, jeżeli ktoś nie dysponuje czasem, do złożenia takiego zamówienia przez internet i odbioru osobistego w sklepie. Mam nadzieję, że ten sklep internetowy też trochę zmieni to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli przeświadczenie, że zakupy przez internet muszą się wiązać z ogromną ilością śmieci, odpadów itd. ze względu na to, że trzeba to jakoś przetransportować. Mamy ogromne doświadczenie w transportowaniu różnych przedmiotów zapakowanych w papier i szkło i muszę potwierdzić, że nie zdarzyło nam się ani razu, żeby paczka została zniszczona, żeby została zamoczona, czy żeby cokolwiek się z nią stało, czy żeby jej zawartość dojechała w stanie, w jakim nie powinna by dojechać.
Także tutaj wysyłamy zupełnie zero waste'owo, wszystko spakowane w papier i sznurek i mam nadzieję, że przekonamy do zakupów dokonywanych w ten sposób, jakby takich zero waste'owych, nie tylko lokalnych klientów, którym może nam, do nas nie po drodze, ale że też popromujemy to na całą Polskę może. Mm-hmm. A od kiedy działa ten sklep? Znaczy ten internetowy? Od grudnia, wydaje mi się. Aha, czyli to jest takie świeża świeżutka. Mm-hmm. To może dlatego jeszcze nie mam wszyscy taką nadzieję. Gosia, a jak wygląda twój model biznesowy? On jest oparty na sklepie stacjonarnym, no i tak jak powiedziałaś, na internetowym, a dodatkowo coś jeszcze robisz? Jakieś dostawy specjalne dla klientów, jakiś catering, coś takiego? Na razie w catering nie wchodzimy. Z takich rzeczy, które mamy w ofercie, to może za dużo powiedziane, ale z którymi się teraz mierzymy i które chcielibyśmy wprowadzić na stałe do naszego działania, to są spotkania w firmach. Jesteśmy przez te firmy zatrudniane, na przykład na eventy pod tytułem Healthy Week. Czyli jeżeli ktoś organizuje zdrowy tydzień, ostatnio naszym klientem było PayU, zaprasza nas, my przygotowujemy paczuszki z jedzeniem dla pracowników i również prowadzimy rozmowę, dyskusję, taki panel otwarty albo po prostu wykład, prezentację na temat tego, czym jest Zero Waste, z czym to się je, o co tu chodzi, czy warto, czy nie warto. No i mówimy też o zdrowym żywieniu. Także no, to jest takie działanie, z którym ostatnio się zetknęliśmy, które było bardzo takie, no to było fajne doświadczenie, naprawdę fajne i bardzo udane, wydaje mi się, że klient też był zadowolony. A jest duże zainteresowanie wśród instytucji, czy to dopiero tak raczkuje? Myślę, że raczkuje. Dostaliśmy jeszcze ostatnio parę takich zapytań. Pierwszym naszym klientem była firma Schlosser, która na taki piknik nas też zaprosiła właśnie z pogadanką na temat Zero Waste i wspaniale było rozmawiać z ludźmi i widzieć ich reakcje, zwłaszcza dzieci, reakcje na plansze, które pokazywaliśmy właśnie na przykład z tym słynnym bocianem zawiniętym w foliówkę, polski bociek w foliówce. Świetnie było z nimi wymienić parę zdań i widzieć to takie przekonanie, że w zasadzie to tak powinno się sprzedawać i tak powinno się funkcjonować. I to takie niezrozumienie dla pytania, dlaczego jest inaczej, nie? Jakby czemu człowiek doprowadził do tego, że w zasadzie zaprzestał tej sprzedaży w ten sposób, a zaczął coś zupełnie innego, co w zasadzie mu szkodzi, nie? Więc bardzo fajne to było doświadczenie, że wymieniliśmy się tutaj z osobami różnymi opiniami i to było ciekawe. Zostaliśmy teraz też poproszeni o współpracę z przedszkolami i na półkoloniach, także bardzo się cieszę, że jest takie zainteresowanie i że możemy też trochę poopowiadać o tym, co robimy, no bo tak na chłopski rozum, no to w zasadzie no, rozsądek tkwi właśnie w tym, co my robimy. I mam nadzieję, że no, misją naszą w zasadzie jest to, żeby to promować, propagować i żeby doprowadzić do tego, że wszyscy tak sprzedają, a nie, że my jesteśmy tutaj wyjątkiem wśród sklepów. Właśnie to powinno być odwrotnie. Wyjątkowe powinny być te punkty, jakby jednostkowe, powinny być te punkty, które sprzedają konfekcjonowaną żywność, narzucają nam, ile mamy jej kupować, sprzedają to w śmieciach, które potem są w zasadzie coś bardzo trwałego, a pakujemy w trwałe opakowanie, które przez setki lat się nie może rozłożyć. Pakujemy coś, co tak naprawdę ma datę ważności, nie wiem, 2 miesiące, miesiąc, czasami tydzień, dzień. Czyli coś tak strasznie nietrwałego jak jedzenie. No to jest paradoks, nie? Mhm. Dokładnie. Opłaca się prowadzić taki sklep? Wiesz, no jakby nie było, to jest biznes. Oczywiście nie chcę, żebyś mi kwot tutaj podawała, tylko po prostu biznes to biznes. Ty musisz, wiesz, zarobić, utrzymać rodzinę i tak dalej. Opłaca się? Poleciłabyś taki model biznesowy komuś? O, cisza. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że cały czas jesteśmy na etapie inwestowania w to, żeby sklep wyglądał tak, jak jest to w mojej wizji, więc jakby non-stop ponosimy jakieś nakłady inwestycyjne. Teraz zdecydowaliśmy się otworzyć drugi punkt na ulicy Kościelnej. Wczoraj podpisałam umowę najmu lokalu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czyli także dwie dzielnice tak, Poznania. Tak, dlatego, że wierzę, że model biznesowy, znaczy mój model od razu zakładał więcej niż jeden punkt, po to, żeby lokalna społeczność nie musiała właśnie z tymi słoikami jeździć do jednego punktu w Poznaniu, no bo to faktycznie też no niefajne, tak? Że trzeba dźwigać te opakowania, żeby gdzieś pójść i wierząc w dobrą ideę kupić produkty. To powinno być dostępne, to powinno być wszędzie i to powinno być regularne. Takie jest moje przekonanie i chciałabym spróbować to zrealizować. Więc stąd drugi punkt i wierzę, że tutaj jak już w to zainwestuję, to zacznie się to finansować na tej zasadzie. A ile osób teraz zatrudniasz? Pracujemy obecnie w piątkę. Ta ilość nie wynika z tego, że ten nasz jeden sklep wymaga aż tyle pracy, ale wynika z tego, że pracujemy z dziewczynami, które się uczą, mają też swoje sesje, swoje potrzeby egzaminacyjne, muszą się pouczyć i stąd jakby no to jest po kilka godzin, ale wielu osób. I tak próbujemy się dopasować do każdego, żeby też ta praca nie była przeciążająca, żeby nie była męcząca, żeby to było coś, co jest przyjemne, inspirujące. Sama idea jest świetna, więc
chcemy, żeby cała praca taka była. Piękny model pracy. Naprawdę. Dla mnie wymarzony. Mam nadzieję, że dla wszystkich z mojego zespołu też. Gosia, to tak na zakończenie powiedz jeszcze, gdzie można znaleźć sklep Biorę. Zachęć, proszę. Sklep Biorę można znaleźć w Poznaniu na ulicy Garbary 44. Zapraszamy bardzo serdecznie. W okolicy naszego sklepu jest parking za bramką, gdyby był problem z zaparkowaniem na Garbarach. Parking za bramką kosztuje dokładnie tyle samo jak strefa, a pierwsze pół godziny jest bezpłatne, więc można sobie zaparkować, skoczyć do Biory po zakupy albo na zakupy i z powrotem sobie odjechać i nie ma żadnego ani kosztu, ani problemu z miejscem. Także zapraszam bardzo serdecznie. Nie takie straszne Garbary, jak się o nich mówi. Przypuszczam, że od lipca będziemy również na Kościelnej, ale jeszcze nie mogę tam zaprosić, bo dopiero się, że tak powiem, wszystko dzieje. Za to zapraszam wszystkich serdecznie na stronę internetową www.biore.com.pl. Zamówienia dostarczamy w Poznaniu tego samego dnia, dostarczamy też poza Poznań, także zachęcam do zrobienia zakupów. Zapraszam bardzo serdecznie do spróbowania, czy faktycznie to, co mówię o tej wyższej jakości i dobrej jakości naszego jedzenia jest prawdą. Możecie zrobić naprawdę niewielkie zakupy i po prostu zweryfikować samodzielnie, czy to jest prawda, czy nie. Mi się wydaje, że inwestujemy w to, co jest dla nas najlepsze. Chcemy też inwestować w nasze zdrowie, także zachęcam Was wszystkich bardzo, bardzo mocno. Dodatkowo będą dzięki Wam wszystkie drzewka szczęśliwe. To jest najpiękniejsze zakończenie, jakie mogłabym sobie wymyślić. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu, za rozmowę. Dziękuję, Agnieszko. Dziękuję ślicznie. Rozmowa z Małgosią była dla mnie prawdziwą przyjemnością, bo Małgosia jest nieprawdopodobnie ciepłą i pełną uroku osobą. Mam nadzieję, że Małgosia zachęciła Was do przemyślenia Waszych wyborów żywnościowych, ale też konsumenckich i odwiedzicie sklep Biorę w Poznaniu lub sklep internetowy. A ja standardowo zapraszam Was do podzielenia się komentarzami na stronie www.jestemzielona.pl/podcast lub na Facebooku Jestem Zielona. Miłego dnia. Pozdrawiam, Agnieszka Zdunek. Thank you.